Pani profesor. Proszę Państwa, jeszcze chciałam chwilę a propos Ulricha Becka i jego koncepcji pracy obywatelskiej. No. Wcześniej napisał książkę Społeczeństwo ryzyka, w której to książce mówił o konieczności uwzględniania tych czynników, które sprawiają, że człowiek ma coraz mniej do powiedzenia w tym społeczeństwie. I ja bym nie traktowała wszystkich takich pomysłów jako kompletnej utopii. Podoba mi się takie określenie francuskiego ekonomisty Daniela Cohena, który mówi o trzech użytecznych utopiach. I bardzo, bardzo odpowiada mi pojęcie użytecznej utopii, ponieważ jeżeli się o czymś zaczyna mówić, to kto zaczął, zrobił połowę. Wobec tego warto mówić także o tym, co może mieć symptomy utopii. Jeżeli chodzi o Cohena, to on mówił o utopii, że doczekamy się ponad globalnych, znaczy ponadnarodowych globalnych regulacji, na przykład rynków finansowych i innych. Mówił o utopii, że będzie się świat cały rozwijał na zielono, to do pana Szweda, ale użytecznej utopii, prawda, nie ulega wątpliwości. I użyteczna utopia, że my ludzie zaczniemy się zachowywać mądrzej, czyli nie będziemy ulegali konsumpcjonizmowi, nachalnym reklamom i tak dalej. Więc i dlatego koncepcja pracy obywatelskiej, zgadzam się z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, o których pan profesor Merkel mówił, a osobiście uważam, że pora najwyższa, i o tym też piszemy w tym raporcie, jest na to, żeby poddać deliberacji właśnie problem konieczności skracania tygodniowego wymiaru czasu pracy. Dlaczego? Dlatego, że ze wszystkich badań wynika, że wszystkiego będzie w świecie w nadmiarze. Pan profesor Kornaj, który napisał w czasach minionych książkę Gospodarka niedoboru, charakteryzując tak gospodarkę socjalistyczną, teraz pisze o gospodarce nadmiaru. Otóż postęp produktywności jest tak wielki, że wszystkiego można dowolną ilość wyprodukować i w związku z tym problem powstaje jeden: komu to sprzedać? I teraz powstaje problem, że świat się komplikuje, a my musimy się uczyć przez całe życie. I od lat nie było, no w Polsce w 75 roku były wolne soboty wprowadzone, przedtem, przed wojną Piłsudski skrócił wymiar czasu, a od tego czasu, od czasu i wolnych sobót, bardzo dużo się zmieniło pod względem produktywności i mądre kraje typu Szwecja chociażby eksperymentalnie wprowadzają skrócony wymiar tygodnia pracy. O co tu chodzi? Ponieważ jest taka książka Kurzweila, Osobliwość nadchodzi. Kurzweil uznaje za tę osobliwość świat pozbawiony pracy, że dobrem najbardziej deficytowym będzie praca. A jeżeli tak jest, to trzeba z tego wyciągnąć wnioski, czyli zastanowić się nad tym, żeby ludzie mogli być bardziej, mieli więcej wolnego czasu, bardziej kreatywni i w związku z tym zamiast przepracowania, które, o którym też piszemy i które prowadzi do zaniku kreatywności, chęci życia rodzinnego, dbania o rozwój rodziny, stąd nasza demografia na tym cierpi, bo jesteśmy najbardziej przepracowanym, jednym z najbardziej przepracowanych narodów. I w związku z tym trzeba zacząć stosować inną filozofię podejścia do pracy. Boję się pana redaktora i nie mogę tego rozwijać. Ja tylko powiem, że upieram się przy interpretowaniu ordo, nie ordnung, broń Boże, tylko właśnie harmonia. Harmonia, łączenie właśnie tych sfer. Jakkolwiek pan prawnik będzie sobie to tłumaczył, to ja jako ekonomistka upieram się przy harmonii i gotowa jestem dostarczyć panu tekstów na ten temat i lektur, które przemawiają za taką interpretacją. Bardzo to popieram. Teraz zabiorę pani głos, zaraz, prawda? Zaraz, jeszcze muszę odpowiedzieć na pytanie pana Szweda. Czy jest jakiś związek między wykluczeniem społecznym a wykluczeniem ekologicznym? Czy oczywiście, to są kwestie ze sobą związane, ponieważ pan redaktor na mnie krzyczy, więc powiem tylko, że to jest problem bardzo trudny i złożony od strony ekonomicznej, ale wcale nie niemożliwy do rozwiązania, a przynajmniej podjęcia próby rozwiązania, mianowicie próby podejścia do tak zwanych kosztów zewnętrznych. Otóż koszty zewnętrzne, zanieczyszczania środowiska i tak dalej, ponoszą ludzie, a najbardziej ponoszą ci najbardziej biedni.
a wobec tego powstaje problem, jak doprowadzić do prawdziwego rachunku ekonomicznego, czyli rachunku, który pokazuje nie tylko, że tak tanio wyprodukowało się ten papier, tylko ile do wód rzek spuszczono różnych nieczystości. Człowiek, mnie bardzo odpowiada ta sentencja, że człowiek to jest taka dziwna istota, która zetnie drzewo, zrobi z tego papier, napisze hasło chronimy drzewa. I w związku z tym tu mamy całą masę absurdów w podejściu do rozwiązań ekologicznych. Ja już nie wspomnę o tym, jak świat zaśmiecamy poprzez antyfunkcję, czyli to, że moja lodówka 2 dni po gwarancji się popsuła i nie można jej zreperować, bo o to chodzi producentom. No to jaka tu jest ochrona środowiska?